Złodziej też chyba trochę słabo, tak, bo to jest drugi występ z rzędu, gdzie Januszowi się to wszystko nie układa. Znaczy, ja się trochę boję, że on jest pewnie wciąż poobijany, no i... To na pewno, aczkolwiek ja mam co do Janusza Kołodzieja taką swoją teorię, którą cały czas Krzyśkowi Cegielskiemu powtarzam, a on się tam gdzieś o to spieramy, bo ja mówię, że Janusz gdzieś się zadowolił tym, że jest tym królem tarnowskiego podwórka. Nie ma takich aspiracji na arenie międzynarodowej, żeby coś osiągnąć więcej. To mogłoby go pchnąć na jakieś takie nowe tory. Że brakuje impulsu? Tak, brakuje, tak. On nie chce być. Tak, nie chce jeździć w Grand Prix, jego to nie interesuje kompletnie. Także nie ma, nie ma tego. Ciężko to przeżył. Nie ma tego parcia za wszelką cenę, żeby jakiś sukces właśnie taki osiągnąć. I przez to brakuje też tej potem werwy u siebie, bo jak człowiek się czymś zadowala, to generalnie staje w miejscu albo się cofa. I u Janusza to plus jeszcze pewne perypetie zdrowotne, no i mamy jakiś taki lekki bigos. No tu trener Baran sprytnie zrobił, przesuwając go na drugą linię, bo jakby trochę gdzieś tą presję z niego zdjął. Ale widać, mimo wszystko, że Paweł Baran też. O, Paweł Baran czuje blusa, tak, tak. Próbuje i to dość dobrze, także tam już chyba też o Marku Cieślaku przez to zapomnieli. No się pewnie Marek Cieślak z tego może nawet nie cieszy, ale no Paweł Baran okazuje się, że jest całkiem niezłym następcą. Ale mówię, no jeśli Tarnów ma wygrywać mecze, no to Kołodziej musi zdobywać zdecydowanie więcej punktów, bo ja mówię, oczywiście, ja się śmieję gdzieś tam z tego smartfona Mroczki, ale okej, no nie oczekujmy od tego zawodnika, że on tu będzie góry przenosił. To co on jedzie, to jest i tak bardzo, bardzo dobry wynik. No tu jest totalna wpadka, okej, ale w pozostałych meczach było całkiem nieźle. Natomiast na Kołodzieju, Kołodziej miał być tym filarem. No on tym filarem nie jest. Waculik jedzie, Duńczycy jadą, no punktów Kołodzieja brakuje, jak to tak będzie dalej wyglądać, no to może być źle, a to był ważny mecz dla Unii, bo ja myślę, że między Unią a Betardem się może gdzieś tam rozegrać ta walka o to miejsce w play-offie, w momencie, kiedy Gorzów nam gdzieś tak dołuje i będzie miał kłopot, żeby wzbić się wyżej, no to tutaj te dwie drużyny stają przed jakąś tam szansą. No, tym razem Wrocław zrobił duży krok do play-offu.